Hej kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w Death Stranding. Przyjmiemy sobie tutaj to zlecenie na sprzęt. W standardowych nie możemy wziąć premium zlecenia, więc będzie tak jak jest. The clients requested that you complete this order as soon as possible. In other words, speed will determine your eval. Keep in mind, however, that when operating outside network coverage, you won't be able to fabricate additional items. You'll need to choose carefully from the equipment provided by the client. Now, the clock won't start until you set out. So, take your time to get your gear in order before you do. Tak, tak. I właśnie widzę, że nam tutaj przygotował dwa assemblery, co jest świetne. Buty Bridges nam nie są potrzebne i bagażnik w sumie też tak średnio. Jeszcze kwestia, jak dużo będziemy musieli tego towaru ze sobą przywieźć. Ale dobra, weźmiemy to, co mamy i spróbujemy sobie stworzyć tutaj ziplina. Zaoferował nam całkiem sporo sprzętu. Plus taki, że od niego praktycznie nic nie bierzemy. Więc tyle dobrze. Sam, in light of the patient's condition, I've gone ahead and put a time limit on this order. You can still deliver the cargo after it runs out, and I want you to move hell and earth to get there before it does. I know we keep piling things on you, but your BB unit can wait a little longer. And besides, beefing up the chiral network there should help it get better faster. Tak, tak, tak. O tym wiemy. Zaraz sobie tu weźmiemy assembler. Myślę, że mogę go tu postawić. Ach, nie mogę, bo nie ma dostępu do sieci. Ech, wy i wasze szybko, ale wam nie pomożemy. No to się nazywa dopiero. No dobra, to lecimy do tej, którą stworzyliśmy już sami. Powinna nam wystarczyć. Ona w sumie nie jest daleko, więc taki plus. Jedyne, co nas tu ogranicza, to bieg przez płotki. Jeszcze co muszę zrobić, to postawić jedną z tych ziplinów od węzła tam naszego na dole do lekarza bezpośrednio, bo ten, co tam jest, jest taki trochę nie do końca nam pomocny tak naprawdę. Widzę, że są metale, można też sobie pozbierać. W sumie jak już tędy idę. O, lecimy dalej. Wspinaj się. No, dawaj, jesteśmy blisko. Dasz radę. W sumie powiem wam, że ten stabilizator pomaga w takich miejscach, jak to tutaj taka góra właśnie. Teraz tak, opcje, które mamy do wyboru, jest tylko jedna, ta, którą sobie zbudowaliśmy. Dobrze, że ją zbudowaliśmy, widzicie? Od razu nam się prędkość misji zmniejszy, chociaż nie ma możliwości, żebyśmy nie dostarczyli tego w godzinę. Nie wiem, co by trzeba robić, żeby się nie udało. A tam co stoi? Co się tam buduje? Co tam widzę? A, most, no tak. Teraz ruszymy do tej. I tak naprawdę bardzo szkoda, że ta, bo właśnie o tej mówiłam, że ona nie łączy się z tą, którą mam tam postawioną dalej. A byłaby to naprawdę fajna opcja. Właśnie nie tutaj pasuje. Na chwilkę sobie zejdę. I myślę, że tu, wiem, że jesteśmy na początku, ale już tutaj sobie zrobimy cięcie. Tam jest lekarz. Zrobimy sobie cięcie, żebym mogła sobie tutaj elegancko zrobić tego ziplina w tą stronę, którą ja miałam zrobioną. Dobra, minuta 8. No, to możecie zobaczyć, co zrobiłam. Mówiłam, że zrobię cięcie i tam już sobie dojdziemy, ale dojdziemy sobie razem. Zdaję sobie sprawę, że ten zipline w odległości od tego na dole jest bardzo blisko, jednak ignorując ten na dole, wciąż można z niego skorzystać, żeby dostać się do tego, będzie szybciej. Jednak ten tu prowadzi mnie bezpośrednio do sieci, którą sobie sama stworzyłam. I pokażę wam teraz, jak błyskawicznie będziemy w stanie dostać się do lekarza. Dzięki tym, które ja sobie zrobiłam oczywiście, prawda? Bo są tutaj wciąż zipy od innych graczy. Oczywiście będą, oczywiście są. Jednak one nie zawsze się pokrywają z trasą, która by mi odpowiadała. A poza tym zdaję sobie również sprawę z tego, że gra nie zawsze pokazuje wszystkie trasy, które sobie inni gracze zrobili. Bo wtedy byłoby za łatwo, prawda? Także wykorzystuję niektóre, ale w większości robię sobie własne trasy,
które pozwalają mi tak naprawdę ruszać z punktu do punktu. Jest naprawdę fajny. Sam, access the delivery terminal. Cannon Bridges ID. No... No chyba. Jak inaczej miałabym dostarczyć czy odebrać sprzęt? There you are. The Mountaineer just contacted me. The treatment I prescribe isn't working. We need to act fast. I hope the antibiotics would alleviate the worst of the symptoms, but it looks like we're past that stage. An infection like this so late in the pregnancy can cause any number of complications. Even if she survives, there is a risk she could suffer brain damage, even brain death. Now, I need you to deliver this prototype bioprinter and remote medical terminal to the Mountaineer. If you can connect them to me via the chiral network, I can use this equipment to diagnose the patient's condition and provide treatment. The terminal will allow them to transmit their genetic code, with which I can formulate a DNA vaccine for printing. At present, only vaccines utilizing viruses and other non-living components can be generated in this fashion, but future advancements may free us of this limitation. It should go without saying, but this is delicate equipment. Don't break it, whatever you do. Oh, and thank you. Podziękuję, że się uda. Teraz bierzemy co jest i jazda. Wszystko. Nie było informacji, że nie może być jakoś specjalnie inaczej ułożony, więc lecimy. Właściwie trochę przeszkadza mi tutaj ten metal, więc ja sobie tu błyskawicznie wrzucę tylko ceramikę i te metale, które znalazłam do szafki i lecimy dalej, żeby nie tracić czasu oczywiście. Tam był stwórz sprzęt. A, dlaczego był stwórz sprzęt? Bo jak dostarczyłam coś od lekarza do naszego tu węzła, tutaj niedaleko, co jest nasza nowa koleżanka, to mi się tam odblokował poziom trzeci broni różnych, więc no właśnie, tam nie dostanę poza zasięgiem i w ogóle byłaby po drodze również przeszkoda. Także to jest nasza jedyna trasa, ale ona jest błyskawiczna. Ja sobie z wami ją przejadę, żebyście zobaczyli, jak to naprawdę świetnie działa. A już myślałam, że zgubiliśmy wiatraczek. Jedyny moment, który będziemy musieli przejść, to ten prowadzący do samego tam naszego alpinisty z góry, co musieliśmy przed chwilą wyjść. Ale to też nie jest problem, bo jak tylko połączymy się z siecią, to sobie wybuduję kolejną tą tyrolkę, czy jak ona się tam nazywa, tego zipline'a właśnie. I będziemy mieli bezpośredni dostęp do pacjenta. Zobaczcie, jakie to jest proste, po prostu tutaj, tam, frum, lecimy. Najlepsze jest to, że widzicie teraz, znów chyba są tutaj, właśnie, znów tu będzie padał deszcz, bo przedtem przeczekałam ten deszcz, teraz znowu pada. Ale tam sobie dolecimy i póki jesteśmy na tym line, to oni nas nie łapią. Przynajmniej na tym etapie gry. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Będzie taki motyw, że niestety... Właśnie, widzicie? Doletujemy do miejsca, w którym są wynurzeni. Póki jesteśmy na tym, nic nam nie grozi. Zastanawia mnie, czy później z czasem będzie tak, skoro jest opcja zeskocz z liny, zeskocz z tego, czy okaże się, że może trzeba będzie przed nimi rzeczywiście uciekać. O, krew mi się tu niszczy. No, czy trzeba będzie rzeczywiście przed nimi uciekać i zeskakiwać stąd. Zastanawiam się, czy może dojść do takiej sytuacji. Teraz tak, jedyny fragment, który mnie martwi, to jest to przejście tutaj, bo... Tak, bo ono mnie odrobinę jednak martwi. Ja się postaram przejść jak najbardziej, bo on mówił delikatny sprzęt, więc trzeba iść ostrożnie. Jak ja tu wcześniej przechodziłam? Tędy górą, naprawdę? Możliwe. Bardzo możliwe. Bo ja to lubię takie skróty często sobie robić. Na razie idziemy w porządku. Nic się nie uszkodziło, nic nie zapiszczało. O. Tęsknisz za Bibim? Też bym tęskniła za Bibim. W sumie tęsknię za nim. Za maluszkiem. Martwi mnie ta część, w której powiedzieli, że muszą mu wymazać pamięć. Zastanawiam się, czy rzeczywiście, czy to jest tylko taka kwestia tego, że musiał to Deadman powiedzieć do nas, bo wszyscy inni słuchali, tak? Także chciałabym móc to jakoś... Widzę, że zbliżam się do celu.
naprawić, nie wiem, nadrobić. I żebyśmy jednak nie stracili tego kontaktu z maluszkiem, bo oni co prawda mówią sprzęt, ale widać wyraźnie, że Sam ma do niego bardziej takie podejście jak my. Że to nie jest hardware czy software. Mówił hardware chyba jako sprzęt oczywiście. Ale no po prostu dziecko, tak? Maluszek. Dobra, jesteśmy na miejscu. Udało nam się zrobić to w bardzo szybkim czasie. Dzięki tym właśnie ziplinom. Bardzo, bardzo, bardzo praktyczna sprawa. Mówię, trzeba wam przyznać, że od kiedy to mamy dostępne, to się świetnie gra. Ale huk. Tam na zewnątrz od tego od śniegu. Dobra, dostarcz wszystko i gotowe. Delivering cargo. You're here. Oh, thank God. She's barely holding on. That's a good thing you hurried. No, oczywiście, że się spieszyliśmy, jak inaczej. Musimy. Człowiek potrzebuje pomocy, to jesteśmy. Dwa punkty w górę. The doctor said we need a chiral connection for this to work. So, hook us up. We'll join the UCA, whatever it takes. Go ahead. No i mamy to miejsce teraz, bardzo fajnie. Poziom trzeci butów Bridges, ale mam buty... O! Rękawice mocy. Będziemy badać. Podoba mi się, że tu są jeszcze dwa fragmenty mapy do odkrycia, a to by oznaczało, że tam również ktoś się kryje, więc będziemy to w dzisiejszym spotkaniu razem badać. Doctor? Okay, I'll activate the terminal from my end. Just a moment. Everything's gonna be all right. With this device, I can examine her as if I were actually there. The manipulators on the terminal perfectly reflect my movements here. And with the bioprinter, I can provide a custom-made vaccine. It's just a shame my better half hasn't had a chance to build any more of these things. You're looking at the only ones we have. Don't worry, though. We'll do everything we can to ensure your child is safely delivered. Oh, thank you. This is incredible. You should thank him. The network he's helping to build is going to change the face of medicine forever. All right. Let's have a look at you. You've brought us the next best thing to a live-in, Dr. Sam. Thank you so much. Nicely done. BB-28 will be back in action soon. The kid's a real trooper. Stay the course, Sam. Heads up, Sam. Got a fresh order for you from a certain mountaineer. It'll take you to a region not yet covered by the chiral network. Suffice it to say, this is a chance to change that. Look into it as soon as you can. No dobra, zebrało się tego troszkę. Słuchajcie, sprawdźmy sobie tą... rękawice mocy. Oh, you're gonna love power gloves. They provide a major boost to arm and grip strength. If you're scaling a cliff with a rope, you'll be able to make your way to the top a lot faster. You'll also notice a difference when lifting heavy cargo. And that's not all. Ever take a tumble down a steep slope? You probably tried to slow your descent with your hands, right? Well, if you've got these on, you'll be able to stop yourself that much more quickly. Just promise me you won't try punching someone, okay? That's not what they're for. Nie mogę obiecać, że nie będziemy się tłuc z mułami. Twórzmy sobie taki jeden. I assembler mnie interesuje oczywiście, bo zaraz tu będziemy
robić różne rzeczy. I na razie w sumie tyle. Bo rękawicy jestem ciekawa. To na plecy, to na plecy i rękawice załóż. Nie, no, wyglądamy w wypas. Dobra, słuchajcie, musimy sobie lecieć do naszej robotyczki. Jeszcze coś tutaj jest? Aha, no tak. Ta broń nam jeszcze została do stworzenia. Ale to nic, to innym razem. Mamy tu również zlecenie dla sama fotografka, ale to w ogóle jeszcze z drugiej strony lekarza. O kurczę, ciekawe. Fajne, wiesz czy co, przyjmiemy je sobie od razu. Nie jest na czas, więc jest spoko. Zarzucimy je na plecy, jak większość naszych zamówień. Jedna skrzynka, super. To sobie zarzucimy. Tylko najpierw pójdziemy do robotyczki, ponieważ w końcu się skończy tak, że wcale do niej nie polecimy. Ale zobaczcie, fajnie, że gra nas do niej wysyłała, a my ją już znamy. I już mamy do niej szybki dostęp. Szkoda, że to nie była misja na czas. I to nam fajnie zrobi. Kurczę, ale sporo zamówień tam. Muszę je zebrać i zrobić jakąś drogę tutaj. No, w każdym razie będzie fajnie się do niej teraz dostać, bo wydaje mi się, że z tym zamówieniem powinna nam paść gwiazdka. Teraz tak, gdzie ja mam tego ziplina? Gdzieś z tej strony próbowałam zbudować, prawda? Gdzie to stało? Gdzie ja go mam? Tam mam. Teraz tak, jesteśmy już poza? Nie. Gdzie ty masz ten? Tutaj. Bo na terenie nie możemy budować. Prawda jest taka, że ja zawsze staram się budować te rzeczy w miejscach, które pozwoliłyby nam dostać się gdzieś dalej. I wygląda na to, że tu gdzieś jeszcze się będzie ktoś krył. Więc byłoby dobrze, a nawet są tutaj rzeczy i drabiny powbijane. Wydaje mi się, że zrobienie tutaj zipa i tu na górze to będzie najlepszy pomysł, bo zbieganie stamtąd, żeby do tutaj naszego pacjenta, klienta wpaść, to jest troszkę daleko i niekoniecznie bezpiecznie, a nadmiar tych linek, jak ona się, tyrolek też nam nie będzie przeszkadzał. Myślę, że jak jedną postawię tutaj, a drugą na górze, to powinno być ok. Wiem, że nie. Po prostu sobie badałam teren nocowy. No, także to by fajnie wyglądało, całkiem spoko. Assemblery mamy, jakąś broń mamy, to są baworki z krwią głównie, ten się troszkę niszczy, trzeba by coś zrobić. Póki jesteśmy w górach, myślę, możemy korzystać z tego stabilizatora, bo jest bardzo praktyczny w takiej sytuacji. Mało potrzebne na tych innych trasach, ponieważ tam jeździmy sobie samochodem, bo są drogi, prawda? Więc nie noszę już na plecach takiej ilości sprzętu. No ale nic. Teraz sobie polecimy do robotyczki. Nie mam stąd do niej jakiegoś bezpośredniego dostępu, dlatego będę musiała lecieć moimi trasami zrobionymi wcześniej. Jednak posprawdzam teren i zobaczę, czy, bo na widzicie, jest troszkę w innym miejscu. Zobaczę, czy by mi się udało zrobić stąd bezpośrednio tam dojazd. Ale to już sobie przetestuję sama, nie będę wam marnować czasu. Zobaczymy się na miejscu. No dobrze, patrzcie jak ładnie, elegancko jesteśmy już u naszej robotyczki i u jej dziecka, bo ona ma właśnie córkę. Już nam o niej wspominała. Mieścimy się na styk do środka. Dostarczymy towar, bo wzięłam sobie więcej niż jedno zamówienie, z czego jedno premium. I chyba nam się buty już całkiem zniszczyły. Handled with care, I see. Jak zawsze. O kurczę, wejdzie ta gwiazdka, czy nie wejdzie? Jest, weszła. Bot dostawczy. Hologram. Dobra, mogę tutaj odpocząć, mamy materiały. Elegancko. Man like you needs all the help he can get. Here's a little something from me.
Pięknie. You're the best, Sam. I owe you. Come back anytime. Good work. New order available. Pięknie. Dobrze, pokaż to tam masz na zleceniach. Do lekarza możemy wziąć. O, do Meteo. Właśnie chciałam zrobić tutaj naszą Tyrolkę od robotyczki do stacji bezpośrednio. Ta by mnie bardzo interesowała. I do węzła w sumie, chociaż to ma strasznie ciężko, to mogę się na to nie zmieścić. Ale weźmiemy sobie do lekarza, bo tu widzę jest niewiele, ale zaraz. To anuluj na razie, bo to jest dodatkowe zlecenie. Lekarz jest i ja poproszę to jako premium, czyli z minimalnym uszkodzeniem. Dobra, to słuchajcie, ja sobie tu lecę, biorę sobie assembler od niej, jeszcze jeden myślę. I ja sobie zrobię od razu połączenie z domem Hartmana, dokładnie, tam myślałam, żeby sobie zrobić. Jeżeli chodzi o korzystanie sprzętu, tutaj mamy wszystko mniej więcej stworzone, więc nie ma potrzeby się tutaj martwić. Wezmę sobie jeszcze tylko materiały, zobaczyć na ulepszenia tych Tyrolek, jak to będzie fajnie działać. I myślę, że zobaczymy się już u lekarza. Jak zawsze. Oh, by the way, I came. You're more than. Chciałam wam pokazać tylko, że Sam cały czas odzywa się do Bibi i za chwilę mu się przypomina, że kurczę, przecież go przy nas nie ma. Dobrze, ja sobie tam wyprodukowałam trochę dróg, żeby było prościej. Właściwie to wyprodukowałam jedną i mam nadzieję teraz dorzucić tutaj drugą. Musiałam biegać, zbierać materiały, obyśmy mieli wystarczająco dużo. To znaczy na ten tutaj na pewno mamy wystarczająco dużo, bo tu niewiele brakowało, żeby mi nie przeszkadzało. Ceramiki nam tutaj brakuje 160. Idealnie. I możemy sobie teraz tworzyć drogę. Wspólnie oczywiście, bo czemu nie? To będzie już druga podczas tego biegania. No właśnie. Ona tutaj się tak ładnie zakręca i właściwie jak się uprzemy, to powinniśmy jeszcze bez jej używania dostać się na drugą stronę. Właściwie nie możemy jej użyć, żeby dostać się na drugą stronę, bo jej tam jeszcze nie ma. Jest tutaj, jak widzicie, się kończy. Tędy już sobie wcześniej jeździłam, przyznam, pojazdami takimi czy innymi. Poczekaj. O, no. Bo to był dopiero ślisk na deszczu. Musimy się dostać na most, który ktoś tutaj zbudował. Więc czekaj, spokojnie. Przy takim deszczu pojazd naprawdę się potrafi ślizgać. No witaj. Witaj, kolego. Dawno się nie widzieliśmy. Ktoś cię tu ustawił jako hologram. Poczekaj, bo tu skręt jest ciężki do złapania. Tam jest kolejny fragment drogi do zrobienia. Już wam mówię, dlaczego chciałabym go zrobić. Ponieważ będzie nam raz, że prościej teraz tutaj jeździć i dostarczać większej ilości towaru. A ten węzeł tam, w którym byliśmy ostatnio, poprzednio, tam na końcu przy mułach, to oni będą mieć całkiem sporo misji. Z tym, że tutaj ta nasza, co to była za kobieta, alpinistka tym razem? W każdym razie ktoś z tej strony, do którego mamy dostarczyć towar. Niestety przejście do niej jest, właśnie tutaj, co ta kobieta tu gdzieś jest, przejście do niej jest troszkę niewygodne, bo prowadzi chyba przez naszych niestety wynurzonych.
No dobra, jak to działa? No tak będziemy musieli zrobić. I jeszcze setkę. A ceramiki mamy tylko 800. Niestety, więcej chyba nie mamy. Muszę znaleźć. Ale na pewno możemy wrzucić kryształy, bo swego czasu nazbierałam ich naprawdę, naprawdę dużo. Chociażby po tych walkach z tymi bossami, to wtedy wpada sporo. Ale poza nimi również zebrałam całkiem dużo. Dobra, ja sobie teraz odhaczę, że mamy. Co nas interesuje przede wszystkim teraz, to ceramika. Niestety, badając tutaj ostatnie okolice, nie znalazłam więcej ceramiki, ale to mniejsza z tym, to jeszcze do tego wrócimy. Teraz tak, pani, do której jedziemy, tutaj. Czy ja mam gdzieś jakąś trasę zaznaczoną? Nie mam. Odznaczmy sobie te punkty, które nam się teraz zaznaczyły i przypuszczam, że do niej pojedziemy po prostu tędy i spróbujemy tutaj. Nie wiem, dlaczego się świeci na czerwono, ponieważ wydaje mi się, że na samochodzie powinniśmy mieć dla niej... A, aż sobie sprawdzę, wiecie? Bo powinniśmy mieć dla niej ładunek. Mamy. Fotografka. Dobrze, to nie wiem dlaczego. Już sama czasami nie jestem pewna, od czego zależy. Chociaż może to po prostu oznacza, że tam jeszcze nie byliśmy. Albo że nie możemy tam odpocząć. Może w ten sposób bardziej. No nic. Jeżeli pojawi się gdzieś ceramika, to się po nią zatrzymamy, bo ona będzie dosyć ważna teraz dla nas. Albo właściwie zapamiętam, mam tu dwa metale, to w porządku. Kurczę, no rzeczywiście trasa do niej, ale nie będzie tak źle, nie będzie tak źle. Widzę, że jest więcej metali, to dobrze. Tęcza jest? Nie ma tęczy, ale na pewno są tam przeciwnicy, z którymi nie będziemy się chcieli... Nie będziemy tam dalej wjeżdżać, bo tam właśnie... Walczyłam wcześniej już swego czasu z czymś podobnym, co wtedy, co z mamą na plecach byliśmy. Ale to nic to. To nie jest żaden problem. O, właśnie, widzicie? Są już tutaj. Już bliżej po prostu. Mam nadzieję, że za mną nie idą. Idą? Nie. Widzicie, bez Bibi nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Oni już tu blisko byli. Kurczę, troszkę mnie zaskoczyli. Teraz tak, czy ja tu wyjadę? Zaryzykuję i spróbuję, ale... Nie... Och, och, nie, czekaj. Bo ja lubię się dostać samochodem w miejsca, w których samochodem się nie powinniśmy dostawać. Takie mam hobby w grach ostatnio. Albo zawsze. Spróbujemy tak, tak na chama trochę. O. Czekaj, nie zjeżdżaj! A, tak mało brakowało. Jeszcze raz, bo byliśmy na dobrej drodze. Oj, no nie, tędy nie. Patrzcie, dalej samochód się piłuje, że chce w tą stronę jechać. Pomimo, że już dawno mamy wyłączone... Nie, gdzie ty jedziesz? Psuje nam się pojazd. Trochę. Kurczę, szkoda, bo tutaj jakby nam się udało wyjechać, to by było fajnie, nie wydaje wam się? Ach, no nic. Słuchajcie, zostawimy sobie tu samochód. Tak jak mniej więcej stoi. No nie, tutaj się nie zmieści. O, zrobimy trochę driftów. Dobra, chyba nam nie wypadnie. Wyjdziemy sobie, zabierzemy towar dla pani fotograf. Tak jest, to były chyba zdjęcia i chyba nic więcej do niej nie było. Syn pisarza, ale tam dojedziemy sobie sami. Tak jest, dobra. Na razie tylko zdjęcia weźmiemy na plecy i pójdziemy do niej i spróbujemy odebrać od niej tyle towaru. Właściwie zrzućmy sobie do niej ten assembler... No i wsiadło mi potrzebnie. Assemblery mam przecież na plecach. Pójdziemy sobie do niej wspólnie, no bo tej drogi jeszcze nie znamy. A tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli jakiejś nie znamy, to sobie spróbujemy wspólnie ją zbadać. Oj. No nie mów, samochodem prawie mi się tu udało wyjść. Gdyby nie to, że nagrywamy, to ja bym tu wyjechała samochodem. A, tu jest koleżanka. Chemikalia, no chemikalia tak średnio w sumie mi są potrzebne. Coś dla pani? Nie, coś dla lekarza. Dla lekarza innym razem. Ładnie tu ma.
Aha, z tej strony jest normalny do niej dojazd, patrzcie. Ale musielibyśmy przejechać przez wynurzonych, a chciałam tego uniknąć. I tak nas prawie złapali. No nic, poznajmy naszą koleżankę. Delivering cargo. You're from Bridges, right? You don't have anything else for me, do you? No? Okay. Never mind. Never thought I'd receive a delivery in such excellent condition. Oczekiwała czegoś jeszcze? Intrygujące. O, ścieżka dźwiękowa nam wpadła. Dlaczego przestali grać? Ech, szkoda. Hey, I have a favor to ask. Do you think you could find my father's camera for me? It's kind of a long story, but he used to conduct field research in the area. My father believed that the key to understanding the Death Stranding was hidden here, somewhere in the caves and strata. But he passed away before he could complete his work, leaving me to finish what he started. And not long ago, I found something, something amazing. I was sure it was what my father had been looking for, even if I couldn't see how it related to the Death Stranding myself. What I needed was an expert opinion, someone who could look at what I'd found and tell me what it meant. So I grabbed my father's camera and set out to document my discovery. Took pictures of every last detail. But on the way back, I spotted a group of armed men, and I panicked, dropped everything and ran like hell. Thankfully, they never saw me, but when I stopped running, I realized the camera was gone, case and all. I've been trying to pluck up the courage to go and look for it ever since. But then I remembered that the cargo tag was still on the case. And I figured, you being with Bridges and all, that you might have a way to pinpoint its location. Please, I'd give anything to have it back. I'm gonna put in the order. Please understand, that camera means everything to me. Until I know it's safe, I can't think about anything else. There's a terminal there you can use if you want to get started right away. Here. It's what I'd take if I were going myself. Knock yourself out. Good work. New order available. No dobrze, weźmy sobie od niej to zlecenie, jak najbardziej. Delikatny ładunek. Możemy je przyjąć bez problemu. Chciałam tylko sprawdzić, czy u niej kryje się coś ciekawego. Nie, tylko prywatna szafka. No nic, trudno. Jeszcze sobie do niej wrócimy. Zrobimy tu misję dla niej. Ja zdecydowanie powróciłabym teraz do naszego pojazdu. I myślę, że dostarczę to, co mam tutaj do dostarczenia. Bo tam mam jakieś misje premium. I po prostu zrobię tutaj przy niej te muły. I pokażę wam już myślę, moment, w którym będziemy jej oddawać towar, no bo w sumie jak walka z mułami wygląda, to wiecie. Gdyby się okazało, że tam będzie coś ciekawego, to wam oczywiście pokażę. A jak nie, no to wiecie, będę po prostu do nich strzelać i ich kopać. Jak zwykle. Zauważyłam zresztą, że to jest najbardziej tak naprawdę praktyczne zastosowanie, jeżeli chodzi o muły, czy jak to woli. O, gdzieś tu ceramika leży, tam na tasie. Dobra, o, też przestał padać. Także to też będzie fajna opcja. O, jest kamera. Za chwilę. Jest kryształ, to sobie go jak najbardziej podniesiemy, bo to wszystko jest spoko. Także ja lecę dalej i zobaczymy się niedługo. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy tutaj już blisko syna pisarza. O, mało tego, to tu jest jeszcze jakiś jego pakunek, więc również go sobie podniesiemy. Ja wiem, że ten materiał jest taki mocno posklejany i powiem wam, że teraz po 3 godzinach materiału nagranych tylko dla tego odcinka, w tej chwili jeszcze nie wiem, jaki z tego odcinek wyszedł tak naprawdę. Tak jak mówiłam, postarałam się wkleić moment, w którym sam
woła Lu, woła naszego Bibika. No ale trudno, to jest inna sprawa. Pozbieraliśmy sporo ładunku dla tego klienta, włącznie z ładunkiem premium. Ale dźwięk był dziwny. Mam nadzieję, że tym razem nam się tutaj nasz klient pojawi. Patrzcie, ile mamy ładunków. Patrzcie, ile tego jest. No jeżeli za to nie będzie full, to ja nie wiem za co. A, wyglądamy tak, bo walczyłam z dwoma bazami mułów. Także dwie bazy mułów są oczyszczone. Na razie. You look good, Sam. Up and ready to go. You must have muscles of steel to carry all this. Wow. W sumie zapomniałam, że już go raz widzieliśmy. Rzeczywiście. Ale coś nam powinien dać, coś nam powinno fajnego wpaść od niego tym razem, bo każdy coś fajnego dodaje, zwłaszcza ci poboczni, którzy niekoniecznie są w misjach, oni mają fajne rzeczy. Tak jak harmonika, którą mamy, ta jest świetna. No ładnie. Take care now, Sam. I'll be calling on you again. Until then. Mało, że nam nic nie wpadło, nic nam nie dał, to jeszcze się nie przyłączył do sieci i tak słabo mu te gwiazdki w sumie wchodzą. A tu co znowu? Do węzła, tak? A drugi? Planszówki. Myślę, że sobie to dostarczę. Umieść w pojeździe, bo tak. Myślę, że sobie to dostarczę, zawsze nam coś tam wpadnie, to wam jeszcze pokażę i jeszcze wrócimy razem do pani fotograf. Myślę, że może w ten sposób zrobimy. Pojedziemy sobie razem do pani fotograf, a to tutaj zlecenie od pisarza syna to już zrobię sama, bo on jest kurczę, kurczyk, problematyczny. Tam mam wykrzyknik, aha, tam mam ładunek jakiś już do odebrania, ale to mniejsza z tym. Drogi dalej próbujemy oczywiście odbudować, to jest inna sprawa. Teraz tak, może zrobimy sobie odbiór ładunku, trujący gaz. Jeszcze czegoś nie odebrałam, tak? Gdzieś jeszcze jest reszta. No nic, no za niedługo go znajdę, bo pozbierałam całkiem sporo, ale nie o to mi chodziło. Chciałam sprawdzić pogodę. Na razie jest całkiem ok, więc jedźmy do niej od razu, póki tam możemy po prostu dojechać bez... Ach, tęcza już wisi. No to są tam, czy ich tam nie ma w końcu? Zazwyczaj jak jest pogoda... W której tej skrzynce jeszcze jest mi ładunek? Ja go sobie od razu odbiorę, póki tam ci leżą. Ale powiem wam... No ciekawe. Rozniosłam tych mułów. Tutaj oni tam wszyscy leżą w jednym miejscu. Mniej więcej. O, idą na sieci. Zaraz. Gdzie jest ta skrzynka na listy, którą miałam? Z której miałam odebrać tutaj? Z tej? Bo przecież nie od... drogocenne chemikalia? No ciekawe. Dobra, gdzie jest ta skrzynka, którą muszę otworzyć? Bo ja wiem, że oni tu mają jeszcze jedną skrzynkę w lesie. Oj, bateria nam się rozładowuje. Dobra, to nie tak. Lecimy z powrotem tam. Bo zaraz mi samochód się zatrzyma, a jak się zatrzyma, to będzie problem. O, widzicie, właśnie. Już musimy dojechać na o własnych siłach, takich delikatnych jak najlepiej. Tu jest zaraz ładowarka. O, widzicie, jak leżą płotki. Wszystkie. Prawda, walka z przeciwnikiem, kiedy oni strzelają... O. Widzicie? On tak fajnie woła do tego... Woła naszego maluszka. Zwłaszcza gdzieś w tej okolicy. Przestał. No nic, no trudno. Jest taki moment, w którym on tutaj tak naprawdę fajnie do niego woła. Zwłaszcza gdzieś tu na tej trasie jest coś, co sprawia, że... się do niego odzywa. Tak jest. No nic. Dobra, lecimy razem do pani fotograf, chociaż... No niby nie ma nad nią jeszcze chmur, ale... Kto ich tam wie. Próbujemy się w tamtym kierunku udać.
Ja sobie oczywiście zbieram po drodze wszystkie metale, wszystkie ceramiki, żeby budować drogi. Tam zrobiłam błąd, bo zainwestowałam w taką część, która nie miała jeszcze nic zrzucone od innych graczy. A to oznacza, że tam było z 5000 potrzebne, a ja tak nie zwróciłam uwagi i załadowałam wszystko. No nic, wrócę do tego jeszcze oczywiście, do tych miejsc, ale tam będzie lepiej tutaj tą drogę zrobić dopiero jak się nam... Teraz, czy ja mogę do niej dojechać tędy? Bo mówiłam, że w sumie jest do niej łatwiejszy dojazd niż to, którędy tam próbowałam się dostać, więc dlaczego by nie spróbować z tej strony? Jak już jesteśmy z tej strony, no to chyba nie jest taki zły pomysł. Ja mam oczywiście o wiele więcej dziwnych ładunków tutaj przy sobie. Właśnie, widzicie? Jak ładnie jest sam nam tutaj do maluszka. A. Czasem woła sam, a czasem wystarczy to striggerować. No ale teraz się nie włączyło. No szkoda, no trudno. Dobra, dajmy jej ten aparat. Może nam dzięki temu dołączy do sieci. A jak dołączy do sieci, to się nam również... Chociaż nie wiem, czy zbierze z tej odległości. Ja sobie go jednak wezmę na plecy, bo niejednokrotnie takie coś nie działa. No dobra. No dobra. Dajmy to zamówienie. Delivering cargo. Oh, wow. Thank you. I was afraid I'd never see it again. Oh, thank God. It looks exactly like it always did. Oh, you don't know what this means to me. Wiesz co, ale skoro to tak dużo dla ciebie znaczy, to może przyłączysz się do sieci, co? Nowa muzyka. Przyłącz się do nas, co? Fajnie będzie. Będziesz mogła podzielić się tymi efektami. It was my father's idea to move all the way out here. He thought he could get to the bottom of the Death Stranding all by himself. And we were right behind him. But look where it got us. If you hadn't come along when you did, the camera would be gone, and all our hard work would have been lost before anyone had a chance to see it. We can't let that happen. The world needs to hear about this. Someone out there will know what it means. So, connect us up. We want to be a part of the UCA. Mamy was. O, jaki fajny fragment. Piękny. A, jeszcze nie powiedziałam, że u jednych mułów znów znalazłam fragmenty z nośnikiem danych. Strzelba poziom pierwszy nam wpadł. No dobra. I do tłumienia zamieszek. Strzelba do tłumienia. O kurczę. Nie podoba mi się ta nazwa. I mamy nowe zapisy rozmów. Cieszę się. Wow. O, tam jest buźka. Ciekawe, czy buźka oznacza, że ktoś tam znalazł jakiś nośnik danych. I truly hope our work will help to make a difference. Thanks again. I hope we get to meet again before too long. Sam, it's Hartman. That camera you recovered contains some fascinating footage. The data stored on it was automatically shared with us after you added the photographer's shelter to the network, along with her father's research materials. Anyway, my lab still doesn't have a high-speed chiral connection, but I was able to check one of the images against a database at HQ. Based on my preliminary calculations and the photographic and documentary evidence in our archives, I would estimate the paintings to be in the region of 30,000 years old, if not older.
The artists were likely Neanderthals or other precursors who were migrating across the continent. See the dolphin-like creatures there? At the time, the cave would have been situated even farther from the coast than it is now. So how could the artists possibly have encountered dolphins? Answer, they couldn't. It is my belief that they had a brush not with dolphins, but with beach things. And that would mean the Death Stranding is not the first phenomenon of its kind, that it has happened before. Since the birth of our planet, countless species have gone extinct, from bacteria to dinosaurs. Scientists refer to the largest known mass extinctions as the Big Five. But there have, of course, been many other extinction events, albeit on a smaller scale. What if the artists were trying to document one such event, that of their own extinction? It would be the first record in Earth's history of a Death Stranding. And it would also lend credence to my theories. The sooner you come and connect me to the network, the sooner we'll know. Just imagine the mysteries we'll be able to solve. I'll be waiting, Sam. Wonderful news, Sam. BB-28's vitals are nearly within optimal operating parameters. Just before I called, it opened its eyes. It was looking all over, as if searching for someone. And then, our eyes met. For a moment, I think. I tell you, it was almost enough to make me want to keep the kid for myself. Anyway, I still need to run diagnostics and make adjustments as needed. However, the fluctuating local chiral levels could pose a problem. Think you can bring one more site into the network? Once you have, and once I have subsequently confirmed that BB is functioning reliably, I'll release it into your custody. This is the last step, I promise. Just one more sight, that's all we should need. Good luck. Żaden problem, zrobimy to. Patrzcie jak fajnie, możemy sobie tu spokojnie zakończyć. Sam, I see you received a mail from our mountaineer friend. Seems he's got an order for you. Might be good to give it a look. Dobrze, to my się tam udamy, ja tutaj tylko rozdam resztę rzeczy, które mam. A teraz dziękuję Wam za wspólną grę, mam nadzieję, że udało mi się obciąć i zrobić całkiem fajny materiał z tych trzech nagranych godzin. Także życzę Wam dobrej nocy i dnia, trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!